Zwycięstwo w rajdzie nad Wiślańskim. Jako pierwszy w historii tego rajdy masz dwa triumfy na tych trasach. Chyba leżą ci te odcinki wokół Puław. Generalnie te odcinki są nieprzyjemne do jazdy, bo są nieprzewidywalne. Tu chyba trzeba jechać mądrze. Jak się okazuje, jak na co dzień pomiędzy rajdami mam IQ kury, to podczas tych rajdów ostatnio jednak potrafię logicznie pomyśleć i to się sprawdza. Przyznam, że wczoraj trochę takim byłem lisem, bo ostatni OS odpuściłem, żeby Tomek pojechał przed nami dzisiaj, żeby on czyścił tą drogę. Tym limitem wczoraj oczywiście nie jechałem, to też był taki plan, żeby go trochę uśpić, więc plan wykonany. Szkoda, że niestety awaria powstrzymała walkę, bo naprawdę z ręką na sercu chciałbym, żeby ta walka rozegrała się naprawdę poprzez fajną, szybką jazdę, a tak się poukładało, że z OS-u na OS mieliśmy teraz coraz większą przewagę nad Mikołajem, który również pilnował swojej pozycji, bo dla niego punkty również są ważne po ostatnich zdarzeniach. Także weekend bardzo ciekawy, rajd specyficzny, mądrość wygrała i o to chyba chodzi w rajdach, żeby znaleźć kompromis między, mimo tego, że czasami się bardzo chce przejechać coś szybciej, nawet wiadomo, że można coś szybciej, to lepiej coś sobie odpuścić, bo jednak sumując wszystko, zwycięzcy są na mecie. Tomek odpadł jednak na pierwszym odcinku dzisiaj, więc wobec tego i tak byłeś pierwszy na trasie. Było tego odkurzania dzisiaj też trochę, z tego pyłu, syfu, ciężko nazwać w ogóle to, co się pojawia na drodze. Wczoraj było więcej tego pyłu, dzisiaj za dużo odkurzania nie było. Generalnie nie chcieliśmy jechać jako pierwsi, chcąc kontrolować tempo, wolałem patrzeć sobie na jego punkty hamowań i po prostu to opóźniać, widzieć, gdzie on jest na drodze. Łatwiej by było, jakbyśmy walczyli, podejmować decyzję, jakim tempem jechać, widząc, co on robi, bo te asfalty, w ogóle dzisiaj asfalty, na nich wszystko widać. Generalnie jak jedzie się pierwszą pętlę, to co robi auto z przodu, widać wszystko czarno na białym, gdzie jest auto, jak kierowca hamuje, w których momentach, czy robi to naraz agresywnie, czy robi to później i tak dalej, i tak dalej. Także też pod tym kątem puściliśmy wczoraj Tomka z przodu na dzisiaj. W klasyfikacji generalnej, w klasyfikacji sezonu teraz masz dość sporą przewagę, ale czekają nas jeszcze dwa rajdy podwójnie punktowane. Czy mimo wszystko będziesz teraz po prostu kontrolował i liczył każdy punkcik, czy na tych podwójnie punktowanych rundach można się spodziewać maks ataku w twoim wykonaniu? Ja generalnie najbardziej lubię szutry i nie mogę się tych szutrów doczekać. Myślę, że na tych szutrach uda nam się bardzo dobrze pojechać, nie zwiększając tempa, pojedziemy takim swoim tempem jak tu, ale na tych szutrach, powiem wprost, czujemy się mocni, więc bardzo fajnie, że tam będą te punkty podwójnie liczone, chociaż wyszła ponoć jakaś informacja, że nie wiadomo, czy rajd Elektryna i się odbędzie. W związku z tym mamy wtedy 6 rajdów, a regulamin RSMP mówi, że jak jest 6 rajdów, to żaden nie odpada, więc wtedy jest na tą chwilę obecną korzystnie. Wielkie dzięki.